Będąca w strefie spadkowej Korona Kielce podejmowała w 27. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy 8. w tabeli Stal Mielec. Na trybunach ponad 10 tysięcy widzów, którzy wiernie wspierają gospodarzy w walce o utrzymanie. Zaczynamy od niepewnej interwencji Mateusza Kochalskiego. Piłka w górze, szykawka, przepycha się ze Selinkiem, pada w polu karnym Stali Mielec. Napastnik Korony, domagając się rzutu karnego. Oglądamy powtórki, a sędzia Sylwestrzak jasnym gestem pokazuje, że tu nie ma mowy o przewinieniu. 35. minuta gry. Znowu szykawka, szykawka w polu karnym. Jego strzał zablokował Maciej Domański. Stal Mielec to zespół, który zdobył najwięcej punktów w 2024 roku, ale dziś w Kielcach takiego zespołu w ogóle nie przypominał. Końcówka pierwszej części gry. Dawid Błanik blokowany i ten strzał obok bramki Mateusza Kochalskiego. Rzut rożny, do którego podchodzi Błanik. Błanik do Bartosza Kwietnia, a ten do siatki Stali Mielec. I Korona prowadzi 1-0. Naczekał się na tego gola Bartosz Kwiecień. Pierwsza bramka w barwach Korony i pierwszy gol w Ekstraklasie od ponad 5 lat. A jeśli Kwiecień trafia do siatki w naszej lidze, to jego zespół zawsze wygrywa. 6. bramka obrońcy Korony w Ekstraklasie. W drugiej części gry Takacz pada w polu karnym. Znowu kontrowersja, znowu zamieszany w nią Esseling i znowu nie było rzutu karnego dla gospodarzy. Stal Mielec w ogóle niewidoczna w tym meczu. Maciej Domański do Ili Szkurina. No i to była właściwie najlepsza okazja dla gości w tym spotkaniu. Wciąż piłkarze Kamila Kieresia bez celnego strzału w Kielcach. W ogóle ten gol Bartosza Kwietnia to jak na razie jedyny celny strzał w tym meczu. Igor Strzałek, Hofmeister fauluje pomocnika Stali Mielec i ogląda drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obrońca Korony Kielce i końcówkę gospodarze będą grać w osłabieniu. Sporo pracy miał w tym meczu sędzia Sylwestrzak. W ciągu 90 minut pokazał 9 żółtych i jedną czerwoną kartkę. W ostatniej minucie tego spotkania Stal ma jeszcze swoją szansę. Nawet Mateusz Kochalski w polu karnym. Mateusz Kochalski pogubił się, a na końcu faulował zawodnika Korony i ostatecznie gospodarze wygrywają i zdobywają bardzo ważne 3 punkty. Korona Kielce ucieka ze strefy spadkowej. W tym momencie jest 15, ma 27 punktów. Stal zajmuje 8 miejsce z 37 oczkami. Korona Kielce, Stal Mielec 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.